jako że okres kwarantanny i izolacji dał nam czas na przemyślenie sobie wielu spraw, stwierdziliśmy, że bardzo dobrym pomysłem będzie pokazać, że w odróżnieniu od stereotypu, jaki panuje, nauka i sport mogą być ze sobą bardzo mocno związane. W związku z tym przyszli do nas goście. Cześć, jestem Hubert. Cześć, jestem Tymek. Hubert i Tymek są zawodnikami grup młodzieżowych klubu koszykarskiego Twarde Pierniki i przyszli tutaj do nas do Młyna Wiedzy, żeby pokazać wam w ramach cyklu, który się nazywa Twarda Fizyka, pokazać wam kilka eksperymentów, w których będziemy używać piłek koszykowych. Więc może chłopaki zrobimy tak, że teraz sobie pójdziemy na dwór i pokażecie, jaka jest różnica w odbiciu piłki od różnych powierzchni. Dobrze. Idziemy. Guma 90 cm. Płyta chodnikowa 85. Drewno 70. Sztuczna trawa około 25 cm. Jesteśmy znowu w Młynie Wiedzy. Udało nam się skończyć przed deszczem nagrywanie. Zmęczeni chłopacy, czy nie? Nie. Nie zmęczeni. Nie. A spodziewaliście się takich wyników? Tak. To no. Co było najwyżej? Najwyżej była guma, 90 cm. Najwyżej była guma, najniżej? Była trawa, która miała 25 cm. No, miała w każdym razie niewiele. Około 25 cm. Też musicie wiedzieć, że przeprowadziliśmy tutaj eksperyment. Mimo, że nie mieliśmy żadnych specjalnych przyrządów pomiarowych, więc błąd pomiarowy jest pewnie dość duży, ale do takiego czegoś, co my tutaj wykorzystujemy, jak najbardziej jest to. Na oko mierzyliśmy, tak. Na oko przy miarce, no, więc też jest różnie. Dobra, czy wiecie, dlaczego to był w ogóle eksperyment? Czy byście uznali to za eksperyment, czy bardziej wam się eksperyment kojarzy z czymś, co jest w laboratorium, gdzie są jakieś dziwne probówki? Nie, tego no, typu rzeczy? Taki eksperyment to nie, ale taki. No, trochę eksperyment. Trochę był, dokładnie, bo rzucaliście tak, tą samą piłką. Ta osoba sama cały czas rzucała, co też w pewnym stopniu niweluje nam błędy pomiarowe. Piłka była upuszczona z tej samej wysokości, zmieniało nam się tak naprawdę tylko podłoże. I w nauce, w eksperymentach taki czynnik, który zmieniamy, nazywamy zmienną i jakby badamy wpływ tej zmiennej na wynik eksperymentu. A macie jakieś podejrzenia, czemu się tak działo? Tak, ponieważ im miękciejsze jest podłoże, tym niżej piłka po prostu będzie się odbijała. Dokładnie. I się tak odbija, nie będzie. Dokładnie, masz częściowo rację. Generalnie, kiedy piłka zderza się z podłożem, jakimkolwiek, czy to trawa, czy to beton, czy to płyta chodnikowa, czy cokolwiek, część energii jest pochłaniana przez to podłoże, natomiast część jest nadal w piłce, piłka do was wraca w postaci kozła, tak? Podbija się. Tak. I po prostu różne podłoża, w zależności od swojej twardości, struktury, elastyczności, różnych czynników fizycznych, mają inną zdolność do absorpcji tej energii. I zauważyliście pewnie przy kozłowaniu to, że na tych podłożach, które tej energii absorbowały bardzo dużo, czyli w piłce było jej niewiele, trzeba było włożyć o wiele większą energię, żeby ją utrzymać tak. Na jakimkolwiek poziomie, prawda? Mhm. Podobało się? Fajne było, no. Fajnie było, co? Byliśmy królikami doświadczalnymi, o. Bardziej eksperymentatorami. Piłka była w tym przypadku waszym królikiem. Dzięki wam bardzo, chłopaki. Nie będziemy się żegnać, bo jest epidemia. No. A was wszystkich zapraszamy na kolejne odcinki z cyklu Twarda Fizyka. Do zobaczenia, pa! Do zobaczenia.